Dzień dobry. Cześć wszystkim. Tu Patryk Kilewicz. Madam. Witamy was w podcaście W ogóle Poland. W ogóle co myślisz? Odcinek numer? Telefoniczny. Kto dzwoni? No my chyba. My. Wiecie co? Ostatnio mieliśmy, niedawno mieliśmy Live takiego Właściwie to takie spotkanie, wieczorek autorski online. No nie będę ukrywał, ja byłem pomysłodawcą tego super pomysłu. I dzwoniliśmy do jakichś tam naszych obserwatorów. Mhm. Którzy kupili książkę podczas live'a? Tak, można zresztą sobie nadrobić tego live'a i zobaczyć. Tak, po prostu związało się to z tymi połączenia, tele, połączeniami telefonicznymi. I przypomniało nam się na live'ie, właściwie panu Patresiowi, tutaj obecnemu, to mi. że pracował niegdyś w call center. To prawda. Więc postanowiliśmy cofnąć się w czasie. Przynajmniej pamięcią, zobaczymy, ile zostało, ile śladów zostało? No i dowiedzmy się coś może na ten temat. Przyznam szczerze, że trochę się przygotowywałem do dzisiejszego no, podcastu, profeska. tak, żeby po prostu odświeżyć sobie w pamięci te wszystkie rzeczy, które się działy. Może zacznijmy mniej więcej, chociaż ile lat temu to się Ale działo. Ale ja dokładnie pamiętam, który to był rok. O to ona. był 2010 rok, czyli 12 lat temu. Mm. Mieszkałem wtedy z moją ówczesną przyjaciółką Laurą na Starych Bielanach w Warszawie, w kawalerce. Pamiętasz ulicę? E, nie. Przymierza? Coś z Przymierzem się kojarzę. W kawalerce, która była jednym pokojem o z łazienką. I w tym jednym pokoju była kuchnia. Żartujesz. Kuchnia, jadalnia, salon i wszystko było. Nie, no dobra, ja tak mówię, teraz żartujesz, ale w sumie no tak się mieszkał Tak kiedyś. się mieszkał kiedyś. No i byłem w takim momencie w życiu, że wiedziałem, co chcę robić, że chcę być dziennikarzem i gdzieś tam z tą profesją swoją przyszłość wiązałem, ale nie miałem jakiegoś takiego pomysłu, gdzie uderzać, gdzie się zahaczyć i tak dalej. A niech zgadnę. No. Potrzebowałeś pieniędzy na życie. Na życie, dokładnie tak. Także w tym 2010 roku wysłałem CV, już gdzie popadnie. To były jeszcze lata, moi drodzy, gdzie pracy się szukało na Gumtree. Była taka Stalnie. strona, Gumtree, pracuj.pl, jakieś takie. Nie, głównie Gumtree, moim zdaniem. U Ciebie. No tak. ale ja mówię swoje, no przeżycie. No i tam się po prostu to były takie drobne ogłoszenia. Wysyłałem tam już po prostu w pewnym momencie w ciemno wszędzie, żeby gdziekolwiek mnie przyjęli, żebym po prostu miał na swoją połowę czynszu, bo po prostu nie miałem pieniędzy. Tak, Dobra. po prostu nie miałem pieniędzy. A jeszcze wspomnę tylko, ja nie wiem, czy to w ogóle funkcjonuje nadal i jak to teraz wygląda, no. wszystko, ale czy ty pamiętasz, jakie te ogłoszenia były tragiczne? Tak. One czasami były takie nawet po prostu napisane. Jed jakieś jedno zdanie z jakimiś błędami po prostu, ortograficznymi, jakimiś dziwnymi spacjami, wiecie, spacja tak. przed kropką, bez zdjęcia, bez niczego. Tak, tak, tak. No i co? No i odzywałeś się. No, no bo... nie było wyjścia. Masakra. No i słuchajcie, i pewnego dnia dzwoni do mnie telefon, że zapraszał mnie ro na rozmowę kwalifikacyjną mm. i ja nie wiedziałem, gdzie mnie zapraszają na tę rozmowę kwalifikacyjną. Klasek, bo ja też zawsze wysyłałem tyle, wszędzie. a oni, się, oni jak dzwonili, to czasami przedstawiali się, ale ja nawet nie usłyszałem. Tak, bo tym mówię jakąś nazwę firmy i nic mi to nie mówię, no dobra, no to poszedłem na tą rozmowę kwalifikacyjną. No i było jakieś 20 różnych osób. O, Jezu, ulubiony typ moim, wiesz, o co tak, ja mówię, tak Jezu, już chodzisz, już wiesz, że jest źle. Tak. No i trzeba było wypełnić jakieś e, testy, takie testy, trochę kim jesteś, osobowości, takie ześ. Ale pisemnie. Cel. Pisemnie i trzeba było zaprezentować też coś o sobie ustnie. Czyli dzień dobry, jestem Patryk. Tak, interesuję się kluczka Emilego. Tak jak w przedszkolu się witało nowe nowa osobę, tak. No i e, o dziwo, ja przeszedłem do. nie wszyscy przeszli? Nie. <grym> yeah. Może nikt zrezygnowali. Być może. W każdym razie przyszedłem tam, no i zostałem powiedziane, co będę robił. Do moich obowiązków należało mi takie specjalne słuchawki dostałem. Z takim mikrofonikiem. Takim mikrofonikiem. Takiego nigdy. Dostałem komputer. Komputer czy laptopa? Komputer, bo to się przychodziło do biura. Bo... I były takie. Boxy. Takie boxy. I boxy. miałeś swój box? Miałem swój box. Czyli miałeś taką swoją pseudoprywatność. No, niby to wszystko było w jednym wielkim pokoju, ale tak. miałeś swój box, gdzie mogłeś sobie coś tam, nie wiem, Macleka, tak, 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 tak. Co ode mnie wymagano? No. Wymagano ode mnie, żebym e, znajdywał różne firmy w internecie, mm -hmm. sprawdzał nazwę tej firmy z adresem w katalogu tej firmy, w której ja pracowałem, tego call center, mm -hmm. czy na przykład było już dzwonione do firmy, wiesz, Budpol z Grodziska Mazowieckiego. No. Jak było dzwonione, jak była już w tej ewidencji, no to już jakby szedłem dalej. Ale po co dzwoniłeś? No właśnie. No i dzwoniło się do tych firm i proponowało się. Uwaga, to było takie naciągactwo oczywiście. Proponowało się. Świetną usługę, która usprawni Państwa tutaj pracę, powoduje, że dotrzą do, do, do Państwa klienci nowi i tak dalej, polegało na tym, mm. że była taka strona. To się nazywały chyba żółte strony.pl albo jakoś panorama firm, no, coś no, takiego. No. I to była strona internetowa już. Już, już, już nie ta wielka gruba nie, książka. Nie, 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 nie. strona internetowa. I tam był prowadzony katalog różnych usług, sklepów i tak dalej. I ja sprzedawałem taki spis w tym katalogu, <grym> wymawiając ludziom, że to zmieni życie że jakiś. Przeciętny Kowalski, jak tak. się umówić do fryzjerki, to wchodzi na stronę Panorama Firm mm -hmm. i wys wyszukuje fryzjerki u siebie w mieście. Mm -hmm, mm -hmm, Więc ja im zna. to wmawiałem. Mm -hmm. Proces był taki, że, że oni się musieli na to zgodzić. Ja wtedy przedstawiałem pełną ofertę i te rozmowy wszystkie były nagrywane. I na podstawie tych nagranych rozmów jakby ja mówiłem, że to jest y, zawarcie umowy, bla, bla, bla. Słowne. Tak, byłem z tego przeszkolony mm -hmm, jakby. Mm -hmm. Było zawarcie wtedy już umowy i wtedy y, to kosztowała taka usługa chyba 70 złotych wtedy. W tym 2000 2010 pewnie. roku. Tak, za chyba pół roku. Mm -hmm. A pamiętasz jakieś konkretne przypadki rozmów? Nie mówię jeden do jeden, ale Pamiętam no... jedną rozmowę. No. Pamiętam jedną rozmowę, gdzie zadzwoniłem do kwiaciarni. I to była kwiaciarnia w jakimś mieście na M pamiętam, Malbork? Pokaż mi się, że mielec może, coś okay. takiego. Pamiętam to, bo odebrał jakiś pan, który okazał się, że był homoseksualistą. Znaczy ja tego nie wiem, że u homoseksualistę, ale tak się domyślam, bo zaczęliśmy sobie śmieszkować, Aha. rozmawiać, staliśmy się swoimi psiapsi no, no. i zbliżała się przerwa obiadowa, mhm. bo mieliśmy tam jakieś 15 minut wiesz, w ciągu dnia, żeby coś zjeść. Do mnie ludzie z tej pracy mówili, że ej idziesz, ale tak i ja się wtedy zorientowałem, że rozmawiam z tym typem prawie godzina. i zgadnijcie czemu cokolwiek sprzedałem. Nie? Nie. O czym rozmawialiście, przepraszam bardzo? No bo ja byłem przeszkolony z takiej gadki szmatki, żeby z nimi nawiązać kontakt i na przykład mówić im, no jak się panu powodzi w biznesie, czy dużo jest klientów. A, e... kochana, no tak, tak. dzisiaj sprzedałem dwie róże, no tak. a jak pogoda? I to było tego typu rozmowa. To żeby to przyciągnąć, żeby zmęczyć też te osoby po drugiej stronie słuchawki. Czyli po prostu jakaś wojna psychologiczna. Tak, wojna psychologiczna, żeby po prostu... Was sprzedać ten wpis w panoramie jednych firm. I co, i na koniec on po prostu powiedział, że nie? Tak, no, powiedział, że musi czyli kończyć. Czyli się po prostu zlał zlaucie. Tak, po prostu mnie zlał. Słuchaj, ale poczekaj, bo ja i, i jeszcze jedno. No? Ty dostawałeś jakiś katalog tych, tych firm? No w takim pliku, jakimś Excelu czy coś takiego. Aha, czyli to było jakoś przez kogoś przygotowane i to Tej. były firmy przeróżne z całego kraju. Tej. Po prostu jakoś randomowo. tak. I ty po prostu tak dzwoniłeś jeden po drugim. Tak. I później odznaczałeś, że nikt nie chce nic. Tak. Fascynujące. Fascynujące. I tak 8 godzin. I tak 8 godzin, 5 dni godnia. w tygodniu. Po tygodniu takiej pracy, po pierwszym moim tygodniu w tej pracy, pamiętam, że biuro się mieściło w samym centrum Warszawy, przy jednym z rond w centrum. Tam wiesz gdzie? Nie wiem. Tam przy złotych tarasach jak jest to rondo, przy Ten dworcu. niebieski budynek? Ten niebieski budynek. Dobra. Zaraz ja też dojdę do tego. Ten niebieski się. budynek taki wieżowiec można powiedzieć, ale taki nie nie, nie, On nie, nie, nie jest nie jest. Chyba kiedyś to był Chyba taki. tak, No jeden taki z pierwszych, nie? Tak, tak, taki dosyć stary. No i po tygodniu zgadnij ile sprzedałem y, tych usług zero, zero, dokładnie zero i wtedy wzięto mnie na rozmowę no. i pamiętam, że była taka kierowniczka tych wszystkich młodych, czyli nas adeptów pięknej sztuki po prostu, wiesz, call center uh -huh, uh -huh. i miała na imię Agnieszka. Zapamiętałem to, czyli mi to utkwiło no. i wzięła mnie na rozmowę prywatną w cztery oczy no. i zaczęła się pytać i być taką, wiesz, friend, taka, uh -huh, uh -huh. czy wszystko jest okej, okay, czy czegoś potrzebuję. No ale miała jakieś rady na przykład, nie wiem. No miała takie rady w stylu Paulo Coelho, uh -huh, typu, uh -huh. wiesz, uwierz w siebie, to zaczniesz sprzedawać okay. i jakieś czeje, takie czeje. rzeczy. I przedstawiała mi swoją historię, że ona zaczynała tutaj też od call center. Mm -hmm. I to był początek jej sukcesu. Ona przedstawiała swoje życie jako sukces. Okay. Początek jej sukcesu, że ona teraz jest jakby szkoleniowcem tych młodych, że jakby wspięła się po drabinie po prostu sukcesu. Mm -hmm, mm -hmm. Okay. No, także Agnieszka mi przekazała te wszystkie rzeczy. Serdecznie pozdrawiam. No i zaczął się drugi tydzień mojej pracy. Naprawdę! Tak. Jezu, myślałam, że cię wylali. Nie wylali mnie. Byli, wierzyli we mnie bardzo mocno. Mm -hmm. Zaczął się drugi tydzień mojej pracy. No i po tym drugim tygodniu sprzedałem zgodnie ile? Zero. Zero. Przez yes. dwa tygodnie jeb... prac nie sprzedałem ani jednej a, rzeczy A dobra, a tylko kojarzysz się i sprzedawali? Tak, naprawdę. I ci ludzie, którzy przyszli ze mną w tym samym czasie, sprzedawali już. Może nie jakieś, nie, nie tysiące. No, ale, ale jedno dziennie. Tak, proces. tak, tak, dokładnie. Coś tam dziennie już sprzedawali. O mój Boże. A ja nic, zero, nul. No ale co starałeś się, naprawdę? Naprawdę się starałem. No, Poczekaj, po ale tam była stała podstawa plus prowizja. Tak, po, prowizja to sprzedaży. W że oczywiście podstawo, klasyczna umowa, czyli zlecenie. Tak, tak, tak. Okej, okay, no czyli chciałeś te prowizje. No chciałem prowizję, no bo chciałem jakby dostać czyli jakąś miałeś jakąś prowizję od 70 zł. Tak. 10% pewnie, albo no pewnie mniej nawet. Nie pamiętam tego, ale pewnie coś takiego. No. No. Po dwóch tygodniach, jak pamiętam, że w piątek wyszedłem z tamtej pracy i byłem taki, byłem załamany, Byłem po prostu załamany sobą, bo po prostu ja dałem się wtedy wkręcić w te takie... Tory myślenia, że to jest super, okay. że to jest sukces, że mi się wszystko uda i tak dalej. I kiedy mi się to po prostu nie udawało, to zacząłem myśleć o sobie po prostu źle. Mm -hmm. I pamiętam, że to było w piątek, później cały weekend po prostu trwała impreza jak zawsze. I później w poniedziałek rano wstałem i powiedziałem sobie, że już nigdy tam nie pojadę. I nigdy już tam nie pojechałem. I w ogóle nie zadzwoniłeś, nic nie, nie pisałeś? Nie, w ogóle się nigdy już tam nie odezwałem, ani słowa. I nikt się do mnie też nie odezwał, ani słowem. I nie zapłacili za nie, dwa tygodnie. Nie zapłacili. To jest, to jest polska. To jest polska. Ja nigdy nie pracowałem w call center, call center. No. Jak bez premedytacją, ponieważ. Dlaczego? Dlaczego nie chciałeś pracować w call center? No bo od zawsze po prostu nienawidziłem tych telefonów, i to mnie tak wkurza. Do granic możliwości, że wiesz, jakby, no nie miałem litości, bo jakby miałem świadomość, wiesz, z jednej strony, o, biedni ludzie muszą pracować tam i w ogóle, no, ale jakby nie muszą tam pracować. Wiesz o co chodzi? No, nie e, wiemy nie tego, tam czy nie muszą. No nie wiem, no ja, ja, ja pracowałem, myślę, że w 50 pracach przez e, kilka lat mojego jakby życia i nigdy nie pracowałem jednak w call center, tak? Mm -hmm. Pracowałem na przykład wielu, dobra, nieważne gdzie pracowałem, no. dobra. Ale, do brzegu. Do brzegu, ale no były takie miejsca, gdzie musiałem niestety rozmawiać z ludźmi przez telefon i tak częściej niż po prostu, nie wiem, raz dziennie. A w ogóle nie lubię rozmawiać przez telefon. I jednym z tych miejsc pamiętam, właśnie w tym samy, tej samej lokalizacji w tym samym budynku? W tym samym budynku, co ty. No. To było, wiesz co, to było chore po prostu. Ale to, z drugiej strony to tak odświeża, odświeża, otwiera człowiekowi Rozum, że jakie rzeczy się po prostu chore znajdują w świecie. No. To było jakieś, jakaś firma zajmująca się organizowaniem eventów dla firm e, deweloperskich. Dobra, kto mówi eventów? Ja. Eventów, eventów, eventów po polsku się mówi. Nie... Wydarzeń po polsku Dobra, się mówi. Wydarzeń dla deweloperów, wiesz, mm -hmm. budujących jakieś budynki, jakieś firmy. Po pierwsze, no. to były te. Iwenty, no. wydarzenia, które się odbywały kilka razy do roku. I wtedy się dzwoniło do tych firm, kontaktowało, i namawiało się, żeby oni zapłacili za, za wygranie. Za wygranie czego? Statuetki w jakiejś kategorii. Na tym i O mój Boże, czyli to było jakieś nagrody, rozdanie nagród. Tak, Jakieś rozdanie nagród tak, dla Takie kupione. Tak, kupione. Ale to tak, jak naprawdę, tak wszystko jest takie kupione, ja myślę, w większości. Jakby od tamtego czasu sobie zdaję sprawę. Mm -hmm. Że po prostu tworzy się jakieś takie wydarzenia tylko po to, aby firmy czy ludzie sami sobie dawali, tak naprawdę, nagrody czy rękami. Boże, jakie to jest. Sława. No, tak I dokładnie jakby to się działo, więc to było jakieś totalnie chore. Pamiętam, że przepracowałem tam miesiąc i o dziwo ja się zwolniłem z tego miejsca. Chyba było jedno z niewielu miejsc, gdzie ja się sam zwolniłem. No, a nie ciebie. A nawet y, to już było, Patry, Panie Patryniu, za naszych czasów. Nie, ja, ty oczywiście nie pamiętasz, wiem o tym. Ale nie, nie było to, to za było za naszych czasów. czasów. To było pomiędzy szkołą no. językową a y, tym luksusowym y, sklepem. Pracowałem tam przez miesiąc. Naprawdę? Tak. Nie pamiętam tego. Druga miejsce, gdzie... No dobra, ale dzwoniłeś i co? W sensie, bo to nie było tak, ja akurat nie zajmowałem się właśnie tym call center, call center, że dzwoniłem i namawiałem ich, ale jakby dogadywałem jakieś szczegóły. Mhm. Czyli I i też, tak, i tak musiałeś rozmawiać. Tak, i tak musiałam rozmawiać i tam oni chyba też wydawali, nie wiem, czy co miesiąc, czy za kilka miesięcy jakieś takie pseudopismo, które tak naprawdę składało się z reklam tych firm, wiesz, czy jakichś zamówionych tak? I też y, oni wszyscy płacili na to, mm -hmm. żeby po prostu znaleźć się w tym piśmie, którego i tak nikt nie czyta, ale to jest jakiś fejm, wiesz, dojebany, tak. że jesteś w tym piśmie w i możesz sobie położyć to pismo w swojej recepcji. No wiesz, to jest chory świat, nie? Po prostu. Drugie miejsce, które było jakoś tak dookoła trochę związane z dzwonieniem, pamiętam, to było znowu wydawnictwo książek z języka angielskiego, Pamiętam, że tam pracowałem, też miał swój boks. Mm -hmm. nie, był, nie był to jakiś wielki pokój, był taki pokój, no nie wiem, średniej wielkości, to jest, że to ważne. To się znajdowało w okolice Galerii Mokotów i pamiętam, że tam musiałem oczywiście dzwonić i dogadywać jakieś rzeczy, ale tak bardzo nie chciałem dzwonić. No tak i bardzo co? nie chciałem dzwonić i często to odkładałem. I oczywiście, jak standardowo z nikim nie chciałem się zakumplować, bo wszyscy ludzie byli tacy lamerscy, jak wszędzie. No i zwolnili mnie w końcu. po miesiącu czy co? Coś. za szok. Tak, ale pamiętam, że zemściłem się. Ja budowałem właśnie z tymi firmami jakąś. Ja robiłem jakąś bazę danych w Excelu. No. I tam jakoś y, wpisywałem jakieś rubryki, coś tam, coś tam. No. no i usunąłem to na koniec. Naprawdę. Tak, oczywiście. Ale, A, ale oczywiście. Do widzenia. Sala. I, I trzecie miejsce pamiętam. Które wspominam chyba jako jedno z najgorszych miejsc możliwych do pracy. To było, uwaga, słuchajcie, trzymajcie się siedzenia. No. Pracowałem na siłowni. O mój Boże. W biurze siłowni w Blue City chyba. No jest takie centrum handlowe w Warszawie. To było też właśnie trzecią moim zadaniem było to, żeby pozyskiwać nowych jakby klientów, posiadaczy jakichś, wiesz. Kart, kart coś tam, tak. No. Jak ja przeszedłem do pracy, oczywiście w ogóle nie zostałem przeszkolony czy nic. Aha. Chodziło o to, żeby po prostu jak najszybciej zdobyć jakiś, powiedzmy sobie to wprost, frajerów, którzy zapłacą nieważne, czy będą przychodzić. No tak. Dostawałem jakiś pliczek na kartce, na kartkach spisanych czy w zeszytach, e, jakichś numerów telefonów i imion i nazwisk. Mm. W zeszytach? Tak, w zeszytach. I Są. w ogóle nie wiedziałam, o co chodzi, nie? Ale no. jakby dzwoniłem. Oczywiście nikt nie chciał mieć ze mną nic wspólnego, bo jakby wiecie, wyobrażacie sobie, jesteście coś tam załatwiacie. No nie wiem, ja przynajmniej sobie wyobrażam. I ktoś do mnie dzwoni, że chce mi wcisnąć kardet na siłownię, więc jest pierdolnie. A druga kwestia była taka... Że oni tak co kilka dni chyba, czy raz dziennie, no nie wiem, wpadali na taki super pomysł. Ogólnie, jeżeli ktoś jest z Warszawy, nie wiem jak teraz jest, ale no 10-12 lat temu już istniało Blue City. Tak. I to było zawsze takie centrum widmo. Tak, bo tam nikogo nie było. Tak. To... A ja miałem taką koleżankę, Magdę, która mieszkała blisko Blue City, i ja też mieszkałem w pewnym momencie blisko Blue City, i umawialiśmy się tam w gorące lato. I chodziliśmy tam, bo tam była dobra klimatyzacja. Tak. I to centrum handlowe jest gigantyczne. No chyba z pięć pięter i tam nie ma w ogóle ludzi. Nie to było prawda. wtedy. Kiedyś nie było w ogóle ludzi. To prawda. I oni wpadali na super pomysł, żeby. W środku tygodnia, w środku dnia, chodzić po centrum handlowym, zaczepiać ludzi. O mój Boże! Tak, tak, zaczepiać ludzi i że masz ileś tam czasu i musisz wrócić z dziesięcioma numer numerami telefonów i że te osoby, które dały ci te numery telefonów, dostały super, w ogóle niepowtarzalną okazję, żeby jednorazowo odwiedzić słownie za darmo. Wow! wow. <laughs> y ale w zamian oni chyba musieli nie tylko podać numer, swój te, numer telefonu, mm -hmm. ale jeszcze jakichś dodatkowych osób, rozumiesz to? To w ogóle co? było jakieś nielegalne. Wiesz, no co tak. To było jakieś zbieranie bazy danych bez nawet wiedzy tych osób, no. nie. I uwierz mi, że jakby jacyś ludzie się zgadzali na to. I ja nawet podchodziłem do nich, chociaż to było po prostu najgorsze rzeczy na świecie. Ja myślałem, że po prostu umrę i tam się zakopię wiedzę no raczej. Chociaż, no nie wiem myślę, że przynajmniej kilka, jeżeli mi kilkanaście tych numerów telefonów udało mi się zdobyć, choć zazwyczaj to wpisywałem moją mamę. Naprawdę? Moje, jakieś, tak, jakieś, albo zmyślone jakieś telefony <noise> i mi nazwiska. To? Tak, naprawdę. No ale a co miałem zrobić? No myślałem z wrócić, nie? to było jakieś totalne piekło na ziemi. I później, jak wróciłem z tymi telefonami, to musiałem do tych ludzi wyzwaniać. wiecie, do tych ludzi, którzy nawet, z którymi nawet nie rozmawiałem, bo... Tych, mówić... których przed chwilą zmyśliłeś. I... Ta... <śleskujesz> 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 Albo do, do ludzi, których numery dali ich znajomi i ci ludzie bezpośrednio nic o tym nie wiedzieli. Ja dzwoniłem w taki styl, wiesz, o <śleskujesz> Wygrał pan darmowy dzień na siłowni dzięki <laughs> pani Kasi. Ale jest pan szczęśliwy, prawda? Nie? I wiesz, jakby coś w tym stylu, nie? O mój Boże! Tak, o mój Boże. I oczywiście koniec końców też mnie zwolnili. I jako taka anegdotka na sam koniec no. powiem ci, że jakby później zdałem sobie sprawę, że po prostu te kartki czy zeszyty z tymi numerami telefonów to był taki recykling sprzed nie wiem, miesięcy, tygodni albo lat nawet, mhm. jakichś poprzednich. Po prostu pracowników, którzy zostali usunięci. Okay. Bo później oni normalnie latami zwinili do mojej mamy. O, Kolejni nie ludzie. Gdzieś była moja mama wpisana przeze mnie. W tym Rozumiesz? I oni i, i jak, Ale co to jest akurat? łeb. Kto tam kto musiał zarządzić? Wyobraźcie sobie, że mają po prostu jakieś te same telefony i wydzwaniają do tych biednych Skuchy ludzi latami, co kilka miesięcy. Nowi pracownicy nawet nie wiedzą, bo tam nawet nie było jakiejś bazy danych, że ostatni raz dzwoniono tego i tego i nie wiem, powiedziała spraje. Nie, nic nie było. Czasami do tych lud samych ludzi się dzwoniło codziennie albo jest co kilka innych obłęd po prostu. Teraz będziemy się śnią po nocach, bo po zaczęłam Pewnie mnie tak, 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 tak. No, więc było super, słuchajcie kiedyś. A jeżeli wy macie jakieś fantastyczne wspomnienia, na przykład z pracą związaną z dzwonieniem do obcych ludzi, to dajcie znać w komentarzach. Koniecznie. A my tymczasem słyszymy się za tydzień. Pa! pa.